Obajtek to symbol pisowskiego partyjniactwa. naprawdę, zachowuj się Dobrze donosiła, była dobrą konfidentką, pis mógł wszystko. Wojt, wszystko mogę, Daniel Obajtek. Ale dziś jedyne, co może, to odpowiedzieć za to, co zrobił. Janina Gos. Najstarsza, ale i najbogatsza milionerka spod szyldu Prawa i Sprawiedliwości. A oprócz tego Andrzej Duda pośmiewiskiem już nie tylko w Europie, ale i na świecie. W Azji dzieci w szkole uczą się na jego przykładzie jak nie mówić po angielsku. A na koniec Łukasz Mejza i prawdziwe zero interpelacji, zero wystąpień i zero przemówień. Za to 15 ponad tysięcy złotych miesięcznie. Na rękę. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. A dziś zaczynamy od tego, co bulwersujące. O ile możemy cieszyć się, że Daniel Obajtek nie jest już szefem Orlenu, o tyle niestety w tych spółkach pisowskich, spółkach Skarbu Państwa, osób, które należy usunąć jest naprawdę dużo. Sprawy nie ułatwia, że wbrew temu, co kiedyś, tak teraz... Te osoby nie piastowały jednego stanowiska, nie pełniły jednej funkcji i nie tylko w jednej radzie nadzorczej. Takie persony jak Janina Gos, urodzona w 1943 roku, swoje stanowiska, swoje apanarze pobierała z dużo większej ilości miejsc niż tylko z Orlenu, bo o ile tam była gościem, a zresztą właśnie jakim kulturalnym gościem, zobaczcie koniecznie teraz. Przywracamy to w, w jakim parką? charakterze dzisiaj? gościa? Albo co? Albo pytam. Traci pani kolejne tutaj wpływy w spółkach Skarbu Państwa? O, weź No naprawdę, zachowuj się to. Ale pytam panią. Mam do tego prawo. Panie przewodniczący, siła fizyczna nie jest... Panie, proszę się zachowywać kulturalnie. Zachowuję się. Ja zadaję pytanie. Mam ta nerwowość u pana. O tyle, o ile może się pochwalić tą pisowską kulturą, o tyle na pewno nie może pojawić, pochwalić się postawą honorową, bo jeżeli ktoś w jej wieku bez najmniejszego doświadczenia, po pierwsze w zarządzaniu, tym bardziej spółką Skarbu Państwa pobiera tak ogromne, tak zawrotne pieniądze, jak, które sprawiają, że łączy na jej koncie wylądowało ponad półtora miliona złotych tylko za tej kadencji PiSu. Ale żeby nie być głosownym, pani Gos była też specjalistką nie tylko od paliw kopalnych, nie tylko od sprzedaży rafinerii i spółek, które związane są z obajtkiem czy z szeroko rozumianym interesem państwa. Pani Gos w swoim wieku również, drodzy Państwo, była specjalistką od nowych mediów. Aby to Państwu udowodnić, przenieśmy się i cofnijmy do roku 2005 i 2007, gdzie również, gdy rządził PiS, pani Janina Gos, przypomnę, urodzona w 1943 roku ubiegłej, ubiegłego wieku, pełniła także kluczową i prominentną funkcję w zarządzaniu między innymi Telewizji Polskio, Telewizją Polską, ponieważ była członkinią Rady Nadzorczej w latach 2006-2009, w tym od 2007 do 2008 roku. Uwaga, pani Gos była także przewodniczącą polskiego radia, to miało miejsce w latach 2009, aż do czasu katastrofy smoleńskiej. Szanowni Państwo, kolejni milionerzy tracą stanowiska, nie dziś o nich, a bardziej szerzej o taktyce PiSu i Janinie GOS. Ktoś pewnie z Państwa zapyta, dlaczego takie osoby w ogóle dostają tak? Takie funkcje. Czy oprócz tego, że jest to partyjny klucz, i jeżeli zna kogoś z PiSu, to ma prawo być w tej radzie, bo jest PiSówką, bo będzie broniła PiSu, bo będzie zawsze stała za interesem partii, a nie kraju, narodu, tym bardziej biznesu. O tyle to ma też drugie dno. Tym drugim dno jest to, że PiS, podobnie jak Kaczyński, no w tych najbardziej kluczowych spółkach Skarbu Państwa potrzebuje jednak swoich konfidentów. PiS znany był z tego, że podsłuchiwał nie tylko teraz Rękami, uszami Kamińskiego, Pegazusem, czy chociażby Wąsika, ale także robił to przed latami i te stare, wypróbowane metody, jak stawianie lojalnych sobie ludzi, najlepiej bliskich przyjaciół zasypywanie ich gotówką po to, by ci nie zadawali niewygodnych pytań, a po to, by wynosili informacje z takich spółek jak Orlen, na przykład, kto na radzie nadzorczej sprzeciwił się głosowi Obajtka. Czy ktoś podczas takiego walnego zgromadzenia śmiał kontestować, kwestionować głos prezesa? Jak mieć takie informacje, nie mając tam podsłuchu? No w naj... W prostszy możliwy sposób, stawiając tam właśnie taką panią Janinę Gos, najbardziej lojalną do Kaczyńskiego, który, przypomnijmy, że miał od dawna kontakty z Rosją, o czym pisał i wielokrotnie donosił Tomasz Piątek, opisując słynne schacki, w których również ta brała udział przy ulicy bodajże Wilczej w Warszawie. To zostawmy na boku. No, czyli osoba uwikłana w ten polityczny pisowski sojusz, stawiona do Rady Nadzorczej, dobrze opłacona, bo drodzy Państwo, to nie jest tak, że pani Gos ta tak Taka skromna staruszka w tym futrze zarobiła sobie kilkanaście tysięcy złotych, czy kilkadziesiąt, nawet nie kilkaset tysięcy. Sprawdziłem dla Państwa, o jakich my mówimy kwotach. Szanowni Państwo, sama Janina Gos, czyli przyjaciółka Kaczyńskiego, no i jedna z kluczowych postaci, nie tylko w spółce Orden, ale jak już Państwo wiecie, bo. Uważnie słuchacie, również w innych spółkach. Do dzisiaj, gdy jeszcze zasiada w jednej radzie o niej zaraz, zarobiła, bagatela, drodzy Państwo, milion 500 tysięcy złotych w ciągu 8 lat. Dla porównania, pensja nauczyciela miesięcznie liczy to około 4000 razy 12, czyli 48 rocznie, razy 8, czyli zarobiła o milion 200 tysięcy złotych więcej niż nauczyciel, który pracuje po 8 godzin dziennie. Jej praca to nie Polega na tym, że ona tam przychodzi co dzień na 8 godzin, odbija kartę jak w korporacji, siedzi i doradza tym pisowcom. Nie, jej praca miała być zupełnie inna, inna i pewnie ją dobrze wykonała, bo pewnie dlatego dalej Obajtek do wczoraj był szefem tego Orlenu, czyli dobrze donosiła, była dobrą konfidentką, dobrze podsłuchiwała, dobrze lustrowała tych, którzy śmieli mieć w Orlenie odmienne zdanie. Zresztą o tak w Orlenie my od dawna słyszymy i też nie jest dziwne, że dopiero gdy Obajtek tam pojawił się jako prezes tego Orlenu, w ślad za nim przyszła Janina Gos. Dlaczego Gos była w tych wszystkich najważniejszych spółkach Skarbu Państwa? Ponieważ to strategiczne pola dla PiSu, to właśnie z tych spółek szły niemałe pieniądze. Na, na przykład reklamy do telewizji wówczas rządowej czy do prywatnych mediów jak Sakiewicza, to właśnie te spółki finansowały między innymi sport czy nawet totalizatora sportowego, czyli słynne lotto. Kto mógł tam inny być, by być pod butem prezesa? No, oczywiście ktoś, kto wobec niego będzie lojalny, a niewątpliwie Gos była i jest wobec niego lojalna, ponieważ Kaczyńskiego stać było na to, by tą Gos opłacić. Zresztą taka osoba jak ona robi to intencjonalnie. Robi to w głębokim przekonaniu, że broni interesu państwa, że jednak ma coś do powiedzenia i ludzie, zauważcie, jak nawet ją chronili. Pokażę ten filmik jeszcze raz tutaj, tylko w wyciszonym tyletu po prawej stronie będzie dla Państwa widoczny. Jak ci ludzie ją strzegą, ci ludzie. Którzy byli w pełni od niej zależni od tego, czy ma dobry humor, czy ma zły humor, czy, jak, czy uda się im przymilić, a ona może przychylnie do Jarka łypnie okiem, a może się jej nie uda przychylić. Przy, przy, przymilić. No, sieć tych zależności, tych konotacji, ten łańcuch powiązań w tym przypadku jest naprawdę, drodzy Państwo, bardzo jaskrawie widoczny. Temat numer dwa dzisiaj to oczywiście Andrzej Duda, nasz polski rezydent, z którego kilka dni temu śmiała się cała Europa gdy ten apelował o przestrzeganie konstytucji, tej konstytucji, którą sam notorycznie, permanentnie łamał, o czym mówili nie tylko posłowie i posłanki opozycji, ale także autorytety prawne, w tym również sędziowie. Hmm, przypomnę sprawę Jakuba Żulczyka, gdy ten pisarz, słynny autor powieści Ślepnąc od świateł nazwał go idiotą. Sąd uniewinnił Żulczyka i stwierdził, że to hasło, to zdanie nikogo nie obrażało. Dosedna. Drodzy Państwo, filmik z Azji trafił na, na polskiego Twittera. Stał się szybko wiralem. Ponad 2 miliony 600 tysięcy odtworzeń w ciągu jednego dnia zaliczyło materiał, w którym nauczyciel hmm, Najpewniej to był Wietnam, więc nauczyciel jednej ze szkół w Wietnamie, języka angielskiego, który uczył tam, języka angielskiego dzieci, nagrał jedną z lekcji, w ramach której na słynnym YouTubie puścił swoim uczennicom i uczniom film, gdzie Duda właśnie tak mówi po angielsku. Żeby nie było, że to tylko taki happening czy performance ze strony tego nauczyciela, drodzy Państwo, ten film przedstawia. Um, to, na co nauczyciel zwracał uwagę swoim uczniom, dzieciom z podstawówki, które wydaje się, że mają większy zasób słownictwa i bogatszy pokład wiedzy, jak chodzi o te umiejętności lingwistyczne, szczególnie w kontekście języka angielskiego, niż nasz prezydent. Drodzy Państwo, uświadom sobie jedną rzecz, jakim należy być nierobem, by będąc prezydentem. Jednego z większych krajów Unii Europejskiej, Polska jest piąta co do wielkości, od nie roku, dwóch, a od niemalże siedmiu i pół roku, nie nauczyć się w ogóle języka. Mając do dyspozycji szkolenia, szereg specjalistów, autorytetów, środki ku temu, by się tego języka nauczyć, mimo tego naszego rezydenta na to w ogóle nie było stać. Więcej. Ten człowiek ma świadomość, że gdy jeździ za granicę i reprezentuje nasz kraj przed innymi przywódcami świata, gdy leci nawet do swojego ukochanego Bidena, który za czasów PiS zdjął z Polski obowiązkowe wizy do Stanów Zjednoczonych, nawet tam to nie daje mu do myślenia, że jednak nie warto błaźnić siebie, bo tam siebie to najmniejszy problem, ale przy okazji i całego narodu. Bo co można pomyśleć o takim państwie, którego prezydent który piastuje swoje stanowisko od ponad 8 lat, nie jest w stanie przemóc się, siąść, skupić się na sobie, na swoich umiejętnościach, by jakoś po prostu wykazać się minimum chęci, charakteru, wiedzy, a nie robić siebie, jak powiedział Żulczyk, by nie było na mnie. Po prostu idioty. Ja Państwu ten filmik zostawiam, widzieliście go w całości. Jestem ciekaw Waszej opinii, Waszego zdania. Dajcie znać w komentarzach, co o tym prezydencie sądzicie. A my przechodzimy do tematu numer 3 dzisiaj, czyli, Szanowni Państwo, no dawno go nie było. Nie było go nawet dawniej niż słynnego Michała Wosia. Nie było go dawniej niż jego dobrego kolegę Sebastiana Kaletę, który Również odpowiada za to, że w czasie, gdy Ziobro był ministrem sprawiedliwości, temu panu nie postawiono żadnych zarzutów. Mowa oczywiście o Łukasie, Łukaszu Mejza. To ten sam Mejza, który naciągał rodziny dzieci chorych na raka, na leki, które miały ich uzdrowić. To ten sam poseł Mejza, którego sąd ukarał ostatnio za nielegalne rozwieszanie plakatów w czasie kampanii wyborczej, za to, że bez pytania po prostu przejeżdżał i w tym po prostu haniebny sposób e, ostentacyjnie wieszał bez zgody, bez zapłaty, bez umowy, bez pytania przede wszystkim swoje plakaty na płotach tych, którzy na PiS po prostu nie głosują. Ten sam pan Łukasz Mejsa co miesiąc uzyskuje niemałe apanarze, bo mowa o kwocie, ponad 15 tysięcy złotych miesięcznie pensji. Dodajmy też do tego dodatek poselski w wysokości 4 tysięcy złotych. To wszystko oczywiście na czysto, na rękę, plus pieniądze na prowadzenie biura poselskiego. Po co mu te pieniądze, skoro w ciągu, drodzy Państwo, już tej kadencji Sejmu, policzyliśmy dokładnie, pan Łukasz Mejza, no nie zabłysnął. Bo tak, zero wystąpień na posiedzeniach Sejmu, zero interpelacji, zero pytań, zero pytań w sprawach bieżących, Zero oświadczyć. To pokazuje, że facet jest nastawiony tylko i wyłącznie na zysk. Bo jak nazwać posła, który obiecywał ludziom w kampanii, no jakiej rzeczy? Twierdził, że jak będę posłem, jak tam nie zagłosujecie, to zrealizuję dla waszego regionu to, to i to. Nie jest w stanie wyjść nawet na mównicę. Nie raz dziennie. W ogóle nie jest w stanie wyjść na mównicę, by cokolwiek powiedzieć. Nie jest w stanie przeprosić ludzi, których oszukał. Nie jest w stanie nawet złożyć interpelacji, do czego nie jest wymagana jego obecność w semie, może ją przez internet złożyć, w jakiejś sprawie, której rozwiązanie lub starania, by ją rozwiązać, obiecywał lokalnej społeczności. To właśnie Łukasz Nejza. Myślę, że nie ma sensu tracić czasu na to, by dłużej o nim mówić. Natomiast ja Państwu odsyłam na nasz YouTube, gdzie w zakładce społeczność znajdą Państwo infografikę, która przedstawia. Dokładnie jego działanie, ja tylko podsumuję, że zrezygnował pan Majza nawet z Twittera i 109 dni od wyborów to tylko 11 postów. Czy tyle publikował wcześniej? Oczywiście, że nie. Wcześniej był jednym z głośniejszych, lotnych, bardziej rzutkich hejterów PiSu. Jaki pojawiał się wówczas na tej platformie. Drodzy Państwo, dziękuję za dzisiaj. Oczywiście my również widzimy się jutro, punktualnie o tej samej porze. Zapraszam do tego, by również nam podsyłać swoje pomysły na to, o czym warto powiedzieć. Czekamy na Państwa sugestie, komentarze, e-maile, a ja oczywiście apeluję do Was o to, by nie zapominać, by kliknąć subskrybuj. O w ten sposób i tutaj dzięki temu, że Państwo klikacie subskrybuj, nasz kanał może się rozwijać, a my możemy w niego inwestować i częściej się z Państwem spotkać. Spotykać. Ja nazywam się Adam Bysiek, dziękuję Państwu za teraz i zapraszam na zaraz, bo naszym gościem dziś będzie Adam Nergaldarski, a przed nami dyskusja i długa rozmowa o konieczności, koniecznej sekularyzacji i oderwaniu Kościoła zblatowanego z państwem, klerem i polskim społeczeństwem. Nie może być ciekawiej w ten piątkowy wieczór. Adam Bysiek, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiaj i na jutro jak codziennie. Do zobaczenia dobrego i spokojnego popołudnia w piątek i jeszcze milszego, spokojniejszego weekendu. Do zobaczenia. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.